Wbij szpilkę rakowi i zostaw go na lodzie. To hasło przewodnie profilaktycznej akcji tyskich szpilek i GKS-u Tychy, w ramach której powstał specjalny kalendarz. Kampania ma na celu zwrócić uwagę na profilaktykę raka piersi i zachęcić do badań. Bardzo pozytywnie do tego podeszliśmy, bo tak jak pan wspomniał, co roku bierzemy udział w akcji Movember w listopadzie, która z kolei tyczy się profilaktyki męskich spraw, męskich nowotworów, a tutaj panie z tyskich szpilek wyszły z inicjatywą i z prośbą, żebyśmy je wsparli i pomogli ze stworzeniem bardzo fajnej inicjatywy kalendarza. Wiemy, że też przez to, że my jako cały GKS Tychy się w to włączyliśmy, to na pewno też ta akcja nabrała większego rozpędu, dotrze do większej ilości osób, więc jak tylko możemy, zawsze włączamy się w takie akcje i wspieramy. Na 12 kartach kalendarza pozują hokeiści z kobietami i są tu także hasła nieco prowokacyjne. Na przykład jest mały, ale potrafi zabić. Czas nie gra na twoją korzyść. No tak jak samo hasło wskazuje, trzeba się badać, ponieważ każdy dzień, każda godzina, każdy miesiąc jest tak istotny z walką w tej chorobie. Wkrótce kalendarz będzie można kupić, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Będzie możliwość jego nabycia już w trakcie najbliższego piątkowego spotkania GKS-u Tychy tutaj na stadionie zimowym w Tychach. Dodatkowo kalendarze z autografami zawodników będą przeznaczane na licytację. Cały dochód z licytacji zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie Amazonki, które walczą właśnie z rakiem piersi. Warto pamiętać, że wczesne wykrycie nowotworu znacząco zwiększa szanse na jego całkowite wyleczenie.